czy słońce nam zagraża. Najpierw opowiem trochę o słońcu. Tutaj na pewno astronomowie no, już będą znudzeni tą częścią, ale no, dobrze trochę powiedzieć o naszej gwieździe. Jest to bardzo typowa gwiazda ciągu głównego. I co gorsza, to jest gwiazda w średnim wieku. Znaczy, czy co gorsza, czy co lepsza, to jeszcze się okaże, ale jest to gwiazda w średnim wieku, o dość typowej lub nawet lepszej niż typowa masie. Słońce jest jedną, 70% gwiazd ciągu głównego jest lżejsze od Słońca, a więc można powiedzieć, że jesteśmy lepiej niż w połowie, jeśli chodzi o masę. O gwiazdach, o wszystkich rodzajach gwiazd można opowiadać bardzo długo, ale no, najważniejsze jest to, że gwiazdy spędzają większość swojego życia i wyprodukują większość swojej energii w czymś, co nazywamy ciągu głównym, którym jest takim długim, stabilnym ciągiem spalania czy reakcji termojądrowej w środku. No i tutaj na diagramie, w zależności od koloru, od jasności gwiazdy, to jest taka charakterystyczna linia biegnąca po przekątnej, a więc gwiazdy masywne są gorące, niebieskie i duże, gwiazdy chłodne są coraz bardziej czerwone. No i w naszym Słońcu mamy trzy takie warstwy, w zasadzie cztery. Trzy warstwy wewnętrzne i atmosferę szeroko pojętą. I bardzo szybko opowiem o własnościach każdej z nich. Mamy jądro, tak jak tutaj, nie wiem czy widać kursor, tak jak tu na tym diagramie prawie jest jądro. Są dwie strefy transportu promieniowania w środku i jest atmosfera Słońca. I dzisiaj będziemy najwięcej o tej atmosferze mówić, ale chciałbym opowiedzieć o tym wszystkim. Największym źródłem energii w przypadku Słońca jest fuzja wodorów hel i w wyniku tego procesu wydziela się bardzo dużo energii i ten proces jest praktycznie w całości i tylko i wyłącznie przeprowadzany w jądrze, a więc tam, gdzie panuje największa gęstość i ciśnienie i spora temperatura przy okazji. Tylko tam jakby ten proces jest na tyle skuteczny, że produkuje energię, aby zasilić tą ogromną lampę, którą jest Słońce. Cykl węgiel, azot, tlen, CNO, jak to astronomowie nazywają, ma bardzo mały wkład, jest bardziej istotny w przypadku innych gwiazd, a więc tutaj ta fuzja jąder wodoru czy protonów hel jest najważniejsza i odbywa się tylko w jądrze. Ale no, od jądra do powierzchni Słońca to jest bardzo duża, nie dość, że odległość, ale to jest jeszcze bardzo duża ilość masy gazu, przez którą ta cała energia musi przejść. I to się odbywa, to jeszcze zanim jak to się odbywa, to jeszcze dodam jedną rzecz, że to jest wykres tej mocy, którą produkuje jądro Słońca, czy w ogóle Słońce, w zależności od wieku gwiazdy. No, to jest model zrobiony akurat dla Słońca, w przypadku innych gwiazd oczywiście to będzie wyglądało nieco inaczej. I tutaj niebieską strzałką jest zaznaczony moment obecny, czyli nasze Słońce ma około 4,5 miliarda lat i szacujemy, że będzie tak spoko świecić jeszcze co najmniej drugie tyle. Ale tu zaskakującą może się wydawać ta linia, czarna linia, która pokazuje, jak ta jasność się zmienia, a mianowicie to, że im bardziej Słońce wypala swoje paliwo jądrowe, tym jaśniej będzie świecić. I to jest może trochę nieintuicyjne dla nas, ale ma dużo więcej sensu, jeśli pomyślimy o tych kategoriach gęstości. Słońce w swojej pracy zamienia wodór w hel i hel jest cięższy około 4 razy, jądro helu jest cięższe 4 razy od jądra wodoru, a więc to jądro staje się coraz bardziej ciężkie, a ponieważ staje się coraz bardziej ciężkie, coraz bardziej się zapada pod własnym ciężarem, a więc jego gęstość i ciśnienie tak naprawdę rosną, co sprzyja coraz bardziej intensywnej reakcji. No jak widać, ta różnica jest może nie bardzo duża,
bo to jest około 30% w każdą stronę, tak? A więc Słońce zaraz po narodzeniu świeciło około 30% słabiej, przed swoją śmiercią będzie świeciło około 30% jaśniej, no czyli to jest jakieś, ile to będzie, żeby się nie pomylić w dodawaniu procentów, no jakieś 100% różnicy pomiędzy narodzinami a śmiercią, więc to może się wydawać niedużo, ale to jest z drugiej strony bardzo dużo, bo biorąc pod uwagę, jak wygląda budżet energetyczny Ziemi, że a więc to, że no, naszym głównym źródłem energii jest Słońce, klimat napędza energia słoneczna, wegetacja roślin napędza energia słoneczna, no to ma dość duże konsekwencje, może mieć dość duże konsekwencje, patrząc jak nasz klimat jest systemem niestabilnym. No i ten nasz piecyk jądrowy w środku musi tą energię przetransportować do powierzchni, no bo widzimy tylko i wyłącznie powierzchnię. Wszystkie reakcje jądrowe są na szczęście przed nami ukryte. Nie do końca, ponieważ jesteśmy w stanie zobaczyć je w postaci neutrin, które nie chcą się zatrzymywać, bardzo trudno je zatrzymać i nawet masa wszystkich warstw gazowych Słońca nie jest w stanie je zbytnio łatwo zatrzymać, więc jakby neutrina to jest sposób, żeby dokładnie zobaczyć ten reaktor, ale jeśli chodzi o takie światło widzialne i tak naprawdę większość energii, no to on musi przejść przez te miliony ton gazu. Nie wiem, czy użyłem dobrej liczby, ale bardzo dużo ton gazu. No i to są, pierwszy proces to jest taki proces, który można opisać jako transfer promienisty, a więc jak rozgrzejemy żelazo, tutaj na górze po lewej na przykład do bardzo dużej temperatury, to ono będzie promieniowało w sposób proporcjonalny do czwartej potęgi temperatury. A więc jeśli rozważymy sobie, że w Słońcu, jak idziemy coraz bliżej powierzchni, jest coraz chłodniej, to te warstwy będą świeciły na siebie. Ta warstwa gorętsza będzie oświetlała tą warstwę chłodniejszą swoim promieniowaniem, no i vice versa, ta warstwa chłodniejsza też będzie świeciła na tą warstwę gorętszą swoim promieniowaniem, ale ponieważ od tej temperatury zależy, ile tego promieniowania jest, no to zawsze ta warstwa chłodniejsza będzie go otrzymywała więcej, no, termodynamika działa. I to jest mniej więcej transfer promienisty, no, on jest trochę nudny o tyle, że tam się nie dzieje nic ciekawego na zasadzie, tam nie ma jakichś wielkich przepływów materii, pewne są oczywiście, ale to jest dość stabilny proces, taki można powiedzieć cichy. To jest zupełnie w przeciwieństwie do tego, co się dzieje w zewnętrznej części Słońca, czyli zewnętrzne 30% Słońca. Tutaj mamy proces konwekcji, no i ten proces znamy bardzo dobrze z czajników, z takich lamp, powiedzmy takich typu lawa. Ten proces jest bardzo powszechny w astrofizyce. On zawsze następuje wtedy, kiedy podniesienie takiej bańki z gazu powoduje zwiększenie siły wyporu, która na nią działa. Tak? A więc ona się nieco rozpręża, zmniejsza się jej gęstość i teraz w zależności od tego, jak się zmieniają warunki zewnętrzne, ta bańka albo może się stać cięższa niż otoczenie i z powrotem spaść i wtedy jest stabilnie, wtedy nie ma konwekcji, albo może być lżejsza niż otoczenie i wtedy siła wyporu coraz bardziej upcha w górę i wtedy nawiązuje nam się proces konwekcji, który no jakby sam się napędza. Tak? I to tu widać na tych wielu przykładach, że to nie tylko na Słońcu, to jest nawet w płaszczu Ziemi, które jest no gęstym takim glutem magmy, a tu też ta konwekcja następuje. No ale to jest wnętrze Słońca, tak naprawdę my go w większości nie widzimy, jesteśmy w stanie bardzo dobrze je zbadać, patrząc na wiele rzeczy, takich jak ruchy i oscylacje powierzchni Słońca. To jest cały osobny temat, który się nazywa helioseismologią, ale no, to jest przed nami jednak w większości ukryte. To, co widzimy, to jest fotosfera, a więc jeśli weźmiemy teleskop, założymy zwykły filtr słoneczny, zobaczymy coś takiego. No tutaj nie, to nie wygląda bardzo dramatycznie. To ludzie obserwowali już dawno. No
no tutaj są takie, najbardziej rzucają w oczy plamy słoneczne, jeśli są, a teraz ich nie ma. Jak troszkę zbliżymy na tą powierzchnię, to takie ziarenko, które tutaj widać, pokrywające powierzchnię, to zobaczymy granulację. I granulacja to jest góra tej konwekcji, tak? To, co mówiłem, że ta konwekcja wypycha gorący gaz do góry, transportując energię, a chłodny gaz opada z powrotem na dół, jak w chajkingu. Na tą górę tego procesu widzimy, jak zbliżymy sobie na powierzchnię Słońca, i to nawet widać przez teleskop, oczywiście, no to jest dość małe, więc aż tak dobry obrazek, jak tutaj po prawej na górze, potrzeba dość dobrego teleskopu ze stabilizacją, żeby to zaobserwować. Niemniej jednak jest to widoczne. No i to było obserwowane już dawno i to były złote czasy, ponieważ Słońce jest jasne, duże w miarę na niebie, amatorzy astronomii obserwowali od zawsze i ten też fakt istnienia plam słonecznych również był badany. No i tutaj odkrycie cyklu słonecznego to przypisujemy Heinrichowi Schwabemu. Przypisujemy, on to pierwszy opublikował, a więc no, w reżimie nauki oczywiście ma prawo odkrywcy, ale o tym, że wiadomo było o cyklu słonecznym o wiele dawniej, mamy jakieś przesłanki na ten temat, natomiast pierwsze takie odkrycie w zachodniej nowoczesnej nauce to jest właśnie to. On dopracował to na podstawie dwóch cykli, a dokładnie jednego cyklu, o tym zaraz powiem, czyli około 20 lat. I w tym cyklu ilość plam zmienia się okresowo z czasem. Później różnymi metodami sprawiano, aby ten cykl słoneczny, tą aktywność Słońca wyznaczać na lepsze sposoby. No to są już tam techniczne szczegóły, nie będę o tym mówił, bo to nie jest istotne. Ale jak wygląda ten cykl słoneczny? No tutaj na pewno widać na dolnym panelu, że okresowo co około 11 lat zmienia się liczba plam widocznych na Słońcu. I to jest akurat to mierzone za pomocą procentów, które te plamy zajmują powierzchni Słońca. Natomiast na górnym panelu jest szerokość heliograficzna tych plam. No i tutaj na przykład jak weźmiemy sobie taki ten cykl 19, który jest bardzo duży, one są ponumerowane od jakiegoś tam arbitralnego cyklu pierwszego zaobserwowanego. No tutaj mamy obszar, gdzie były już teleskopy, tak, czyli połowa XIX wieku, takie teleskopy, które były na tyle dostępne, żeby mieć dużo danych. No ale obserwacje są jeszcze wcześniej, żeby nie było. Na przykład w tym cyklu 19 to widzimy, że jego maksimum, ten na górze motylek był mniej więcej tak, można powiedzieć, rozciągał się prawie od bieguna do bieguna. Na początku cyklu plamy się pojawiały tylko w okolicach bieguna, a na końcu cyklu się pojawiały tylko w okolicy równika. I to jest bardzo charakterystyczny diagram, jak widać on się powtarza niebywale regularnie i przewidywalnie przez te wszystkie lata obserwacji. Oczywiście intensywność się zmienia, tak jak intensywność cyklu słonecznego się zmienia. Cykl słoneczny to nie jest jedyny cykl na Słońcu, są też takie długoterminowe, powolne zmiany. No, przykładowo ostatni cykl, który jest tu widoczny, 24, on tu jeszcze, to są wykres sprzed paru lat, to jeszcze nie był skończony, no teraz już się nam powoli będzie zaczynał nowy cykl słoneczny, na przykład był znacznie słabszy niż ten cykl 18 czy 19, które były bardzo silne. No i patrząc na to Słońce, na tą taką bąbelkowaną powierzchnię, no w zasadzie tam z grubsza to jest promieniowanie ciała doskonale czarnego, a więc znowu podobnie jak rozżarzone żelazo świeci promieniowaniem czysto termicznym. Z Ziemi widzimy to trochę inaczej, ponieważ atmosfera pochłania bardzo dużo w podczerwieni, no szczególnie woda tutaj ma duże właściwości absorpcyjne, te pasma molekularne są, a więc natomiast jak zobaczymy z ponad atmosfery, no to przynajmniej tu w zakresie podczerwonym to jest prawie doskonałe prawo Plancka, czyli tutaj Słońce bardzo dobrze działa w zakresie
ultrafioletowym, nadfioletowym, trochę gorzej to się sprawdza, zaraz opowiem dlaczego. No i to jest takie zbliżenie ekstremalne na plamę. Znowu takie zdjęcie jest bardzo trudno zrobić, ponieważ jak świeci słońce, to jest gorąco, a jak jest gorąco, również w naszej atmosferze jest konwekcja, więc ciężko uzyskać tak ładny, stabilny obraz. I tutaj teleskopy słoneczne to jest bardzo fajny przykład adaptatywnej optyki, właśnie technologii, jak zbudować teleskop na Ziemi, tak aby jak najbardziej poradzić sobie z tymi zaburzeniami atmosfery. No ale taki wyprostowany, ładny obrazek tak wygląda, a więc powierzchnia Słońca ma około 6000 stopni Celsjusza, powierzchnia plamy jest chłodniejsza około 1/3. No i dlatego plamy się wydają czarne, one wcale nie są czarne, one świecą, one po prostu świecą dużo słabiej, bo pamiętajmy, że to jest temperatura, ale jasność idzie z temperaturą do 4 potęgi, więc to jest duża różnica. Świecą dużo słabiej i dużo bardziej w czerwonej barwie, w podczerwieni. Dlatego nam się wydają czarne, ale to jest kwestia po prostu kontrastu pomiędzy tymi dwoma obiektami. One wcale nie są zupełnie czarne. No tutaj jest kontrast podkręcony na tym zdjęciu, ale tak w istocie nie jest. No i to widmo Słońca może się wydawać nudne, ale jeśli użyjemy dobrego instrumentu o dobrej rozdzielczości, to zobaczymy, że wcale nie jest nudne. Zobaczymy, że wcale nie jest nudne. A mianowicie tutaj jest takie dobrej rozdzielczości widmo słoneczne i tutaj widać bardzo, bardzo dużo takich wyrw w tym widmie słonecznym. Tutaj jest mnóstwo takich kreseczek, gdzie nie ma światła, albo to światło jest słabe. I pierwsze odkrycie tego należało do Fraunhofera na początku XIX wieku, ale no, oczywiście widmo słoneczne obecnie jest bardzo dobrze zbadane. Tutaj jest cały katalog linii, tak żeby było wiadomo, gdzie one są. I jest to bardzo dokładnie udokumentowane. I atmosfera Słońca jest w ten sposób bardzo dobrze zbadana. Takie linie powstają, kiedy mamy przejście między stronami atomowymi. Tutaj jakiś włoski rysunek, już się z pizzą kojarzy. A więc atomy są jak takie, no, takie jądro, jest taki obłoczek z elektronów i te elektrony w tym obłoczku, one no, tak działają kwanty, że one nie są jak sprężyna, że się mogą wyginać na dowolną odległość, one są bardziej jak przełącznik, potrafią zajmować tylko konkretne stany i tak samo jak upuścimy jakąś filiżankę, czy na przykład, nie wiem, upuścimy taką kulę stalową na taką blachę i jest hałas, to tak samo przejść, jeśli taki atom spada z jednego stanu na drugi, to on też wydaje taki hałas, ale ten hałas jest w postaci fali świetlnej. I te fale świetlne, ponieważ te poziomy są dyskretne, więc to nie są dowolne poziomy, to są konkretne energie. Te konkretne energie widzimy jako takie cechy w widmie i te cechy, patrząc na Słońce, to są takie dziury, ponieważ te atomy są nastrojone na tą konkretną falę światła, tam patrzymy troszkę płycej w atmosferę Słońca. No w związku z tym widzimy troszkę chłodniejsze części. To jest taki bardzo prosty opis, bo to się rozwiązuje równaniami różnymi, ale z grubsza tak to można rozumieć, że po prostu patrzymy nieco płycej. Natomiast jeśli popatrzymy, to tak jest jak patrzymy na dysk Słońca, a natomiast jeśli popatrzymy, co jest za rąbkiem dysku Słońca, no to już widzimy coś odwrotnego. Tam, gdzie były dziury, widmie, będą górki w widmie, a więc będziemy mieli czarne niebo, a na tle tego czarnego nieba będziemy mieli takie piki w widmie. I tutaj jest bardzo fajne takie, ja tak specjalnie użyłem tego zdjęcia, żeby pokazać, jak to łatwo można zaobserwować, a więc to jest zaćmienie Słońca. I to ktoś użył siatki dyfrakcyjnej, przypuszczam, żeby ten obraz Słońca rozbić na poszczególne długości fali. No i normalnie to wiem, jak wygląda. Taka tęcza jest tęczowa, ma wszystkie kolory, ale zaćmienie Słońca ma to do siebie, że zasłania cały dysk Słońca, a zostawia tylko tą jego atmosferę, która jest
która jest ponad dyskiem. I ta atmosfera właśnie świeci w ten sposób, że po rozbiciu przez pryzmat tutaj widzimy taka tak pozioma linia, to jest właśnie kawałeczek tarczy, która wystaje, natomiast te takie kółeczka powielone, to jest każda linia widmowa z kolei, która rozprasza się pod innym kątem i które obserwujemy sobie na tym naszym pryzmacie, czy czymś tam, co mamy, czy siatce dyfrakcyjnej. I to ludzie też widzieli już dawno, no te wyprawy na zaćmienia Słońca, to jest w ogóle ta cała koncepcja, że jest wyprawa na zaćmienia Słońca, to jest bardzo stara tradycja, bo te wyprawy już były dawno i w kontekście teorii względności Einsteina i w wielu innych kontekstach te wyprawy były, ale to, co zaskoczyło w tych wyprawach, to, że zaobserwowano tam pewne z tych linii widmowych od pierwiastków, których nie znano. I na przykład jedną z taką linii była linia Helu. Hel jest bardzo niereaktywnym pierwiastkiem, więc w laboratorium na przykład można sobie, nie wiem, coś podpalić, czy to nie wiem, co chemicy robią, żeby sprawiło, że nam materia zacznie też świecić w podobny sposób, czyli atom się wzbudza i odwzbudza, ale z Helem trochę ciężko jest to zrobić i na przykład nazwa Hel pochodzi od Helios, Słońce, ponieważ pierwszy raz w ogóle objawy jego istnienia zaobserwowano na Słońcu, ponieważ na Ziemi nie mogliśmy go zmusić jakoś, żeby zauważyć, że jest. Ale tutaj żelazo, taki no pierwiastek znany i nam potrzebny, ale żelazo ma bardzo dużo linii, ile nie żelazo są bardzo istotne w astronomii, bo są bardzo dobrym diagnostykiem stanu plazmy. Można bardzo dobrze wyznaczyć, jaka jest temperatura plazmy po tych liniach. I te linie są bardzo dobrym diagnostykiem temperatury. I tutaj na Słońcu zaobserwowano linię, która koresponduje dla temperatury 2 milionów kelwinów. 2 milionów kelwinów. W jądrze jest 15 milionów kelwinów. 15 to jest więcej niż 2, ale 2 miliony kelwinów to jest więcej niż 6 tysięcy kelwinów, które jest na powierzchni, a więc tuż nad powierzchnią Słońca nagle się robi dziko gorąco. I pytanie dlaczego? Tutaj jeszcze jest odniesienie do tej chromosfery, bo to właściwie o tym nie wspomniałem, że tak naprawdę ta warstwa, ta otoczka, atmosfera Słońca dzieli się też na swoje podwarstwy. No te takie linie, takie ładne, kolorowe linie, to są w większości należą do chromosfery. Chromos to jest po tym grecku czy innemu kolor i to mniej więcej odzwierciedla to, jak widzimy w czasie zaćmienia Słońca chromosferę, bo to jest taki bardzo charakterystyczny czerwony rąbek tu na dole widoczny. Ta czerwień jest głównie od wodoru, no i dlatego chromosfera, bo świeci kolorowo. Natomiast jeszcze wokół chromosfery, czyli tutaj mamy takie zbliżenie, tak, zrobioną przez filtr na chromosferę, że to są taka trawka z gazu, a tak wygląda jak taka trawka, jak takie, nie wiem, jakieś dziwne rośliny, ale przede wszystkim jej charakterystyczną częścią jest to, że właśnie świeci w tych bardzo silnych liniach, bardzo charakterystycznych, nadającej ten kolor. Natomiast poza tą chromosferą, to jest znowu zdjęcie z zaćmienia, bardzo ładne, poza tą chromosferą jest jeszcze taka łuna, bardzo rozległa łuna i tutaj ta łuna to nie są chmury, to naprawdę jest na Słońcu, no i ta łuna to jest korona i ta korona też się dzieli na podkoronę, ale to zostawmy teraz. Przede wszystkim korona to jest to, o czym powiedziałem, o tej linii żelaza, która jest taka gorąca. Chromosfera ma koło 10 tysięcy, 100 tysięcy stopni, tamten wodór, to jest ten próg, gdzie ten wodór się zaczyna jonizować, dlatego tak świeci fajnie. Korona to jest właśnie tam, gdzie powstaje ta linia żelaza, 10, tam 2 czy 10 milionów stopni. Linii żelaza jest mnóstwo w koronie Słońca, to jest po prostu najjaśniejsza. I taka jest temperatura korony, to jest od 2 do 10 milionów stopni. Trik cały polega na tym, jak tak może być gorące, że korona jest niebywale rzadka. Tutaj na tym dolnym lewym panelu widać wykres, gdzie w zależności od wysokości, to jest oczywiście uśrednione, bo jak widzieliśmy chromosfera, korona, to jest pełno struktur, ale to jest taka średnia.
wysokość nad powierzchnią Słońca, no to widzimy, że tutaj ten pierwszy convection zone, strefa konwekcywna i fotosfera, temperatura spada i to jest jeszcze trochę wnętrze Słońca, natomiast przechodząc do zewnętrza, temperatura rośnie, a gęstość nagle bardzo drastycznie spada, czyli widzimy, że przez chromosferę gęstość spada no 10-100 tysięcy razy, to jest bardzo dużo i gładko spada do gęstości korony, natomiast pomiędzy chromosferą a koroną jest niebywały skok temperatury, bo mamy skok temperatury z 10 tysięcy stopni na milion, na miliony stopni, a więc to jest bardzo drastyczne przejście. I pytanie, czemu jest takie przejście, to jest bardzo ciekawe pytanie, trochę znamy już odpowiedź, trochę nie. Głównie wynika to z tego, że chromosfera, dlaczego chromosfera mimo podobnej gęstości tutaj jest, jednak jest taka drastyczna różnica w temperaturze? Odpowiedź polega na tym, że chromosfera, jak powiedziałem, ona świeci w tych bardzo jasnych liniach widmowych, szczególnie tam w wodorze, tak w jakimś magnezie, tam jakieś jeszcze inne są mniej istotne. I przez to, że ona tak mocno świeci, ona się bardzo skutecznie chłodzi, ale, a więc ona jest w stanie swoją temperaturę utrzymać na sensownym poziomie. Natomiast kiedy nam już cały wodór się zjonizuje, a wodór to jest większość atmosfery Słońca, no to już trochę ten mechanizm chłodzenia nam odchodzi, no i temperatura nie ma co zrobić, tylko skoczyć do ogromnej wartości, tak aż sobie nowy jakiś źródło chłodzenia znajdzie i w przypadku Słońca to jest oddziaływanie wolny-wolny, a więc to jest takie oddziaływanie, gdzie dwie oddziałujące cząstki przelatują w pobliżu siebie i ponieważ ta trajektoria cząstki jest zakręcana, a więc działa na nią przyspieszenie, emitowany jest foton. No i ta emisja jest na tym poziomie milion stopni, ta emisja jest nowym źródłem chłodzenia, ale ponieważ jest pomiędzy nimi duża różnica, to powoduje to duży przeskok temperatury. No i tu są zdjęcia z każdej z tych warstw, a więc zaczynamy od fotosfery, przez dwa takie zdjęcia z chromosfery, to jest Słońce w tym samym momencie, w tym samym czasie, w tym miejscu, tylko po prostu różne warstwy z różnych filtrów. A więc dwie warstwy niskiej chromosfery, tam węgiel to jest taki charakterystyczny pierwiastek, co tam świeci, i wysokiej chromosfery, i to jest hel, no i dwa zdjęcia z korony, to są żelaza, jak mówiłem, żelazo jest bardzo takim dobrym diagnostykiem dla temperatury i w ogóle dla takich gorących gazów, szczególnie w heliofizyce często się używa właśnie linii żelaza do diagnostyki. No ale tak trochę wracając na powierzchnię, bo już takie mówiliśmy trochę może obserwacyjne własności, ale trochę może nie dlaczego, w sensie dlaczego my widzimy to, co widzimy. No i pierwsza wskazówka jest, jak jeszcze raz sobie spojrzymy na fotosferę i zrobimy sobie widmo przez plamę słoneczną, a więc spektroskop tak działa, że jest jakaś taka szczelinka i tą szczelinką bierzemy jeden pasek obrazu i ten pasek rozbijamy sobie na długości fali. No i tu jest tak zrobione, a więc tutaj po lewej stronie te czerwone kreski, to jest jak była szczelina, a po prawej stronie też jest ta czerwona kreska narysowana, tak żeby mieć odniesienie, i w prawą stronę idzie długość fali. No i tu widać, że jak sobie zrobimy przekrój przez plamę, to tam poza plamą jest linia, jakaś tam żelaza, to jest pewnie żelazo, jak zawsze, ale no inne niż to w koronie, ponieważ temperatura jest inna, a w plamie ta linia się rozdwaja, czy tam rozstraja nawet. I to jest tak zwany efekt Zeemana i ten efekt Zeemana bezpośrednio jest zależny od siły pola magnetycznego. To już, co to, jak dokładnie to działa fizycznie, to już na pewno można znaleźć lepsze źródła niż ja, ale on jest dokładnie zależny od siły pola magnetycznego. To nam co mówi, że tam, gdzie jest ta plama słoneczna, to czarne, nie wiem, czemu jest czarne, tam jest strasznie silne pole, no i tak to można troszkę zilustrować, jak tu jest po prawej, tak, a więc mamy takie bardzo silne pole wychodzące z plamy, no i coś ono sobie potem robi, jak wyjdzie z tej plamy, tak, to są linie pola, ten makaron po prawej stronie.
No i jak ono sobie wyjdzie z tej plamy, no to już jest troszeczkę łatwiej, ponieważ pole magnetyczne dominuje siły w koronie, więc w zasadzie jesteśmy w stanie nawet bez zbytniej wiedzy o tym, gdzie tam jaki gaz jest w tej koronie, jesteśmy w stanie sobie wyekstrapolować to pole na podstawie tego, co zmierzymy na powierzchni. No i w ten sposób takie magnetogramy powstają, tak? A więc tu na powierzchni Słońca to szare to jest miejsca, gdzie pola wchodzącego albo wychodzącego nie ma, natomiast miejsca białe i miejsca czarne to są dodatnie i negatywne bieguny, a więc tam, gdzie pole wchodzi i wychodzi, nazwijmy to tak bardzo oględnie. No i tu widać, że to ono zatacza, tak ono wychodzi, ale ono nie ucieka gdzieś w kosmos, tylko to pole robi takie zamknięte pętle. Tutaj te białe takie kreski to są wyliczone przez model, zamknięte pętle pola. Natomiast właśnie w obszarach biegunalnych te linie pola są otwarte, czyli one nie zamykają się, przynajmniej w pobliżu Słońca nie zamykają się takie zamknięte linie, tylko są otwarte gdzieś tam, nie wiadomo, co się później dzieje, ponieważ no już dalej to jest troszkę ciężko policzyć, bo tam znowu to pole słabnie, znowu siła gazu ma większe znaczenie, więc tam się zaczyna to turbulencje, szoki robić, bardzo trudne rzeczy. Natomiast w tym obszarze możemy sobie to tak przewidzieć, więc możemy trochę zobaczyć niewidoczne, tak? Więc tam jest w atmosferze pole magnetyczne, my go nie widzimy, ale możemy sobie dość dobrze je przybliżyć i te przybliżenie jest spoko. I taki pierwszy styk tego, co jest widoczne na Słońcu, z tym, czego tak nie widzimy na pierwszy rzut oka, no to jest rozbłysk Carringtona. Carrington to był, to chyba Lord Carrington się mówi nawet, to był pierwsza osoba, która opublikowała, słowo opublikowała, być może było wcześniej obserwowane, ale opublikowała w brytyjskim czasopiśmie obserwację takiej białej narośli na plamie słonecznej, a więc on obserwował to Słońce metodą projekcji, więc rzucał obraz Słońca na kartkę i nagle coś mu się tam zapaliło przy tej plamie, nawet to ładnie narysował, bo takie rysunki plam to była wtedy standardowa technika, że się po prostu szkicowało na tej kartce, na którą się rzucało. No i on to narysował i mówił, że takie fasolki białe były i później ich nie było, a następnego dnia była ogromna zorza, czy tam parę dni później była ogromna zorza. No i to było pierwszy raz trochę jak nie tylko to pole jakoś zaobserwowaliśmy, znaczy wtedy w ogóle jeszcze nie było wiadomo o polu, dopiero to była pierwsza przesłanka do tego, że te plamy, to pole to mają jakiś związek i że jedno napędza drugie. No i teraz oczywiście to bardzo dobrze wiemy. Po pierwsze pole magnetyczne i plazma się wiążą, dlatego, że jak mamy tutaj ten taki diagramik po środku, to cząstka naładowana krąży w polu magnetycznym w kółeczku i to ten kółeczko jest zależne od siły pola, chyba energii cząstki, na pewno ładunku. No ładunki to są plus albo minus jeden, to są protony albo elektrony zwykle, najwięcej. Ale ona krąży w kółeczko, więc ona nie bardzo może się poruszać w poprzek pola. Więc jeśli to kółeczko jest bardzo małe, to tak naprawdę, jeśli te cząstki się niezbyt często zderzają, to tak naprawdę można powiedzieć, że ona jest zupełnie związana z tym polem. I tutaj to bardzo dobrze widać. Po pierwsze, po prawej na górze widać taki typowy przykład tego, jak mamy takie pole z jednej plamy do drugiej plamy. Obok jest diagram zresztą, jak to przebiega. I to pole jest wypełnione plazmą, która nie może z niego uciec. Więc to pole magnetyczne jest jak taka rurka laboratoryjna, nie? Do której ona jest wtłaczana i ona sobie może się w niej poruszać, ale nie może z niej na boki uciec. Po drugie, tutaj po lewej na dole jest kolejny cięcie zaćmienia Słońca i tutaj świetnie widać to, co wcześniej mówiłem o tych otwartych i zamkniętych liniach. Mianowicie, no tutaj biegun Słońca jest prawie pionowy i tutaj widać, że wzdłuż biegunów ta korona, ona się jakby prosto rozbiega, idzie do góry, do dołu, czy tam w kierunku osi obrotu. Natomiast już bliżej obszarów równikowych, to ta pole, ponieważ tam są plamy, pole idzie z plamy do plamy, tam jest dużo zamiennych struktur,
a więc ten przepływ materii jest bardzo, bardzo spowolniony, ponieważ to są zamknięte struktury, a ruch w poprzek nikąd jest trudny, a więc tam gęstość materii jest dużo większa, ponieważ no, jest to utrudniony ruch. Tutaj to nie można mylić z tym, że tutaj, gdzie są te bieguny, to tam nie ma wiatru słonecznego czy coś. Tam wiatr słoneczny jest i on jest w ogóle dużo, dużo szybszy. Właśnie dlatego, że on jest szybki, no tutaj jest mniejsza gęstość, więc może my go nie widzimy. Natomiast jak go mierzymy, to tam jest dużo większa prędkość tego wiatru niż z takich, no, tutaj ładnych, świecących struktur, ale no jednak widać, że spowalniających ten wiatr. No i teraz trochę przechodzimy, jak to się dzieje, bo wiemy, że pole wychodzi z plam i wiemy, że jest jakiś cykl słoneczny, ale jak to właściwie się odbywa, że jest ten cykl słoneczny, to jest trochę skomplikowane. To jest trochę skomplikowane, tu mam w sumie lepszy rysunek, który to pokazuje. Ja to tylko opowiem tak w skrócie, że cykl słoneczny okresowo zamienia takie pole polarne, tak, czyli pierwszy obrazek. Pole polarne, z którego, które jest wewnątrz Słońca, to pole się nakręca na równik, ponieważ równik Słońca, o tym nie powiedziałem, równik Słońca rotuje szybciej niż bieguny Słońca, to pole się powoli nakręca i w pewnym momencie jest tak bardzo nakręcone, że zamyka się w pętle i te pętle zaczynają wypływać. I tak powstają plamy słoneczne. Tak powstają plamy słoneczne, to są takie pętle, oczywiście to jest bardzo uproszczony rysunek, że to są takie ładne pętelki, to jest dużo bardziej skomplikowane, ale z grubsza to w ten sposób jest, że te pętle zaczynają wypływać i po pewnym czasie, czy mamy dużo plam, mamy tam dużo ciekawych rzeczy do oglądania przez teleskop, ale po pewnym czasie te pętle się zaczynają kasować same ze sobą i one w ten sposób się kasują, że odtwarza nam się to pole biegunowe, ale już w drugą stronę. I cykl się zaczyna od nowa. A więc cykl słoneczny 11-letni tak naprawdę ma 22 lata. A więc to jest przewrócenie w jedną stronę i przewrócenie w drugą stronę pola tego polarnego. No mówię, tutaj jest bardzo ładnie narysowane. Jeśli ktoś śledzi te takie diagramy produkowane na podstawie prawdziwych map Słońca, no to nie jest tak ładnie. Tam to jest najpierw trochę uporządkowane, później te bieguny się trochę odtworzą, trochę wrócą. I po pewnym czasie jest znowu w miarę uporządkowane, ale tak to działa i to działa dostatecznie dobrze, że nam produkuje taki, no jak od zegarka, prawie 11-letni cykl, czy 22-letni. I to jest atmosfera Słońca pokazana na filmie. To jest taka spokojna w miarę atmosfera Słońca, więc tutaj widzimy takie, to jest w linii żelaza oczywiście, i tu co widzimy? No po pierwsze dysk Słońca, no, oczywiście, po drugie widzimy te jasne obszary, to są pętle. Jak ja te pętle pokazałem na obrazku, to one się takie bardzo stateczne wydają, ale to widać, że one w ogóle nie są stateczne tutaj, ponieważ tutaj widać, że one cały czas się zmieniają. Tutaj na przykład po prawej stronie fajnie widać, jak się jeszcze raz obróci, że te pętle cały czas się napełniają i opróżniają z tej plazmy, a więc tam coś pompowuje tą plazmę, później ona tam spływa, nie? Czy na przykład się podgrzeje, ochłodzi, bo no, pamiętajmy, że tu widzimy tylko materiał o bardzo konkretnej temperaturze, w temperaturze, w której istnieje ta linia żelaza. Ona w gorętszej plaźmie nie istnieje i w chłodniejszej plaźmie nie istnieje, a więc to jest konkretna temperatura, no nie wiem, koło miliona stopni, 300 tysięcy, poniżej miliona stopni, pół miliona albo milion. A po drugie tu widzimy przez tak środek poprzekątny idzie takie czarna gąsienica i no czarne znaczy, że to nie świeci, czyli jest albo gorące, albo chłodniejsze i w tym przypadku to jest chłodniejsze, to jest protuberancja zawieszona sobie w tej koronie słonecznej. Tutaj to pole magnetyczne, które jest tą protuberancję trzyma, zaraz to pokażę. I ono sobie tak wisi, ale ponieważ jest chłodna, to nie świeci tutaj. Tutaj rzuca, jakby jest, widzimy tylko jej cień, tak na tle tej rozświetlonej tarczy. I ostatnią rzecz tam na dole w rogu, to jest, tam jest plama. No tu nie wygląda jak plama, tylko tu jest jasne, co tam się dzieje. Ale tu jest plama i tu widzisz, że jak jest jakaś taka duża plama, to tam
no tam jest mnóstwo takiej aktywności, czyli te pędle się tworzą, te pędle się napełniają, opróżniają i to, co widać teraz pod koniec, że te pędle też, o teraz było widać, że te pętle też się potrafią łączyć ze sobą i rozłączać. Czyli tu się mnóstwo rzeczy ciekawych dzieje. No i to co widzieliśmy, to tu jest trochę rozpisane, a więc mamy po lewej stronie gorące słońce, po prawej stronie właśnie chłodniejszą plazmę, tam gdzie protuberancja będzie świeciła, bo to jest dostatecznie chłodny zakres. No i to mniej więcej tak wygląda, jak połączymy to wszystko, jak na tym schemacie na dole, tak? Czyli mamy te pętle, takie arkady, które sobie biegną między obszarami aktywnymi. Tam między, jakby pod tymi arkadami czasami się zawieruszy trochę materii. No sobie tam tak ci ludzie, ta materia wisi sobie. Ona zbyt dużo nie robi sama w sobie, ale może się z nią coś stać, to zaraz pokażę. No więc to jest taki bardzo typowy obraz tego, co widzimy na Słońcu, więc takie, w takiej wysokiej koronie, tak? Czyli mamy pętle, tam protuberancje se wiszą, one tutaj są widoczne, to są takie farfocle na obrazkach ultrafioletowych, są czarne, tutaj na obrazkach, no w sumie też ultrafioletowych, ale w innym zakresie świecą. O, to jest więcej protuberancji w różnych zakresach. Tutaj większość z tych zdjęć jest zrobiona w linii wodoru, poza jednym. No i w sumie w linii wodoru te protuberancje też wyglądają ciemno, ze względu na ich gęstość. Są po prostu gęstsze. Tak, więc to jest kilka przykładów protuberancji. No ale jakby ciekawą rzeczą, taką trochę może ekscytującą dla nas, są erupcje słoneczne. I tutaj jest przykład takich erupcji słonecznej i tego, co się może stać z protuberancją, a więc tutaj ciężko widać, co było na początku, ale tam sobie wisiała taka protuberancja, więc no, ona wyglądała jak każda inna protuberancja, taki czarny farfocel zawieszony. No i nagle coś się stało i ta protuberancja się rozwinęła i wyleciała. Tak, tu bardzo fajnie widać. I co, czyli ona tam wyleciała, a co więcej, jak ona wleciała, to tutaj pod nią, troszkę niżej od tego miejsca, zaczyna nam się coś świecić, nie? I tak bardzo jasno świecić, aż się kamera saturuje w tym miejscu, aż widać takie dyfrakcyjne krzyże od tego miejsca świecenia, a więc to jest bardzo, bardzo jasne świecenie w bardzo małym miejscu. No i no to jest tak naprawdę zjawisko takiej erupcji słonecznej, w takiej, ja wybrałem taki przykład, żeby był jak najbardziej właśnie kompleksowy, żeby wszystko było widać, tak? A więc mamy protuberancję, która jest jakoś tam związana, splątana z tym polem magnetycznym, nam się z nią nic nie dzieje, ale w pewnym momencie to pole już nie jest w stanie utrzymać tej konfiguracji całej w sposób stabilny. No i tutaj dosłownie, nie wiem, czy wam się to kojarzy, to jest, wygląda nam jak taka sprężyna rozwijająca się, bo jak się porówna takie równania, nie wiem, plazmy i pola magnetycznego, to tam wychodzą bardzo podobne rzeczy, jak się zrobi równanie jakiegoś tam sprężystego czegoś, a więc to można bardzo fajnie porównać do, troszkę inaczej, ale generalnie podobnie w pewnych reżimach, więc to można dość porównać do takiej napiętej gumy, mamy taki, bierzemy dużo gumek, recepturek, tak zwijamy, jest spoko, ale w pewnym momencie jedna gumka pęknie i to wszystko nam się porozwija, nie? To jest bardzo podobny proces, a więc tutaj wystarczy, że jest zmiana w jednym miejscu i ta cała konfiguracja nagle wchodzi w reżim niestabilności, no i tutaj odwija się i tam wylatuje jakaś materia i na dole coś świeci. No i tutaj trochę jest to rozbite na części pierwsze, a więc po pierwsze to, co widzieliśmy po prawej na górze, to jest erupcja, tak? Czyli coś tam wylatuje, rozwija się, wylatuje, ta materia, z której ta protuberancja była zbudowana, nam odlatuje. Po drugie, to jasne świecenie, to tutaj jest podpisane jako rozbłysk, to jest tutaj na tym zdjęciu, na przykład na dole po prawej, są rozbłyski w różnych zakresach. Też na górze po lewej jest taki rozbłysk, widać, że to jest aż tak jasne, aż prześwietliło matrycę w detektorze. No i ostatnią częścią, no to jest wyrzut materii, i to jest troszkę się już dzieje bardziej,
no bo tu tam nam, ta materia nam poleciała i wyleciała poza kamerę, już nam nie interesowało nas, co się dzieje. A tutaj mamy, natomiast jakbyśmy mieli szerszą kamerę, to już byśmy zobaczyli, co się dzieje, no i ta materia wylatuje w ten sposób, czyli tutaj troszkę widzimy, jak jest na dole po lewej to CME, no tu trochę widać, co to wcześniej było, zanim się nie rozleciało, a więc po środku to takie pojaśnienie, no to myślimy o tym, że to jest ta jakaś materia, która tam trzymała się w tej protuberancji, no i coś tam puściło, i ta cała materia i ta struktura magnetyczna, na której ona się trzymała, ona się po prostu wylatuje i się rozpręża w taki sposób, no i w ten sposób dostajemy taki obrazek. I ten proces niestabilności, no bo ja powiedziałem tak, że sprężyna pęka, coś wylatuje, ale co właściwie pęka, no tam nie ma sprężyny, tam nic nie pęka. Tam to, co się dzieje, to jest taki proces takiej bardzo szybkiej i drastycznej anihilacji pola magnetycznego. Więc tak jak mówiłem, pole magnetyczne z plazmą bardzo dobrze się trzymają i one niemal idealnie są wmrożone w siebie, ale są niemal idealnie wmrożone w siebie. Są takie sytuacje, szczególnie jeśli tam jest bardzo duży gradient tego pola w przestrzeni, że to wmrożenie nie jest idealne, i to pole zaczyna się anihilować w tym miejscu, tak? Tutaj jest to pokazane w sumie na wszystkich z tych rysunków, chyba najlepiej na tym po lewej, że to pole w takim miejscu, gdzie jest przeciwstawny, jest duży gradient, ono zaczyna się anihilować i ta, po pierwsze, ta energia anihilacji tego pola jest, ponieważ no, energia nie może zniknąć i nie bardzo jest wyświecana, więc ona idzie w przyspieszanie tej plazmy, która tam jest. Tak więc ta anihilacja pola rozpędza te cząsteczki, które tam w nim są. Te cząsteczki sobie podróżują po tych liniach pola, które nam na dole są jeszcze ok, one sobie podróżują i uderzają w chromosferę z ogromnym impetem. Tam są bardzo duże energie. No i my to widzimy. Może jeszcze pokażę jeszcze raz ten filmik. I my to widzimy w postaci właśnie tego rozbłysku, a więc tutaj to początkowe zdarzenie, ta anihilacja tutaj nastąpiła tak naprawdę z samym początkiem tego filmiku, tak? A więc w momencie, jak to się odrywa, następuje ta anihilacja i te cząstki uderzają w fotosferę Słońca, tam w chromosferę, fotosferę, a ponieważ korona, pamiętajmy, jest bardzo rzadka, a fotosfera jest bardzo gęsta, to one się praktycznie w miejscu zatrzymują i po pierwsze, to jesteśmy w stanie to zaobserwować, bo jak weźmiemy teleskop, który obserwuje w tym energetycznym zakresie tego promieniowania, to jesteśmy w stanie zaobserwować promieniowanie, które w tym procesie hamowania jest wydzielone, tych energetycznych cząstek, a po drugie, tam jest ogromna ilość energii wydzielona przez te cząstki, więc jak one naparzają przez ileś tam, no to jest okres, nie wiem, 15:30 do 16, no około godziny, więc jak one te 5 minut uderzają w tą chromosferę, ona się bardzo nagrzewa i zaczyna wypełniać wszystkie struktury magnetyczne, które tam są koło niej. Bo pamiętajmy, tutaj widzimy pętlę na obrazku, ale tam wszędzie jest pole magnetyczne, tylko nie każdy z tych pętli jest wypełniona, więc tam, gdzie to uderzyło, to zaczyna wypełniać te pętle, które akurat są i zaczyna to wypełniać tak bardzo gorącym gazem, że to po prostu na przykład tutaj nam przyświetla detektor i tam na innych zdjęciach też przyświetlało detektor. Oczywiście no to słabnie później, bo ta pętla się powiększa, ten gaz się studzi, to bo tak jasno świeci, że musi tracić energię, ale tak mniej więcej wygląda. No tu jest takie zbliżenie schematyczne na ten obszar rekoneksji. Ja to tak bardzo prosto powiedziałem, ale to jest trudne, w sensie tego cały czas, ludzie to cały czas liczą, modelują komputerowo, jak ten proces się dzieje i to cały czas jest temat badań, co tam precyzyjnie się dzieje, jak te cząstki są przyspieszane dokładnie, bo to tak prosto brzmi, ale jak to jest w szczególe robione, to cały czas się bada, no tak to wygląda, to jest taka grafika, jak to wygląda raz drzwi. Aha, no i tutaj tak jak to jak ten wyrzut się rozpręża, ale to już chyba dałem jakiś zarys. Na początku widać, że to jeszcze, jak się przymruży oczy, to jeszcze przypominało tą protuberancję, tak? I to otaczające pole i z czasem to się coraz bardziej rozpręża i po prostu staje się takim
strumieniem, powiedzmy, pomieszanej materii pola magnetycznego. No i my oczywiście odczuwamy tego skutki na Ziemi. To powiedziałem, że pierwszy ten rozbłysk Carringtona wywołał zorzę polarną i istotnie rozbłyski i aktywność słoneczna wywołuje zorze polarne, bo to jest taki ciągły strumień cząstek, które wpadają w naszą atmosferę i wpadają w naszą magnetosferę naszej Ziemi i później w atmosferę, wywołując świecenie. To jest bardzo temat rozległy, to się nazywa, jakby my mówimy na fizykę Słońca heliofizyka, tak naprawdę heliofizyka na Zachodzie bardziej mówi się, że to jest właśnie ten temat oddziaływania Słońca z Ziemią i on jest niebywale interesujący, jest bardzo szeroki, ale tak z grubsza, żeby opowiedzieć, jak to działa. O, a tu po lewej jeszcze taka ciekawostka, co jeśli, bo zawsze tam pokazywaliśmy, co jak to CME, wyrzut masy idzie w bok, nie, to tak z boku leci, a co jeśli idzie w naszą stronę, no właśnie on wygląda jakby szedł we wszystkie strony, tak, bo on się porusza w naszą stronę, ale się też powiększa, więc z naszej perspektywy, jak mamy kamerę nakierowaną akurat w tym kierunku, to się tak po prostu radialnie powiększa. Jest spoko, ale ta heliosfera, czyli ten obszar oddziaływań elektromagnetycznych Słońca, jest no, dość ciekawa. Tutaj jest, zdaje się, symulacja, jeśli dobrze mówię, pola magnetycznego i pola prędkości. To jest akurat pole prędkości, a myślę, że te takie makarony, to jest pole, są linie pola. No i to pokazuje mniej więcej, jak taki CME uderza w Ziemię, nie? A więc ono nie idzie prosto jak strzała, tylko ono się porusza po takiej spiralnej strukturze, która tam cały czas jest, no, która jest oczywiście powodowana tym, że Słońce się kręci i ono ciągnie to wielkie pole za sobą, więc ta struktura taka wypełniająca układ słoneczny jest spiralna i to CME, ono, no, jakby to jest oczywiste, ono się porusza oczywiście częściowo według tej struktury, częściowo tam jest sporo masy, więc to nie jest tak, nie można powiedzieć, że porusza się po prostej, ani że porusza się wzdłuż tych linii, no tylko to jest takie bardziej skomplikowane, to się tu modeluje, jak widać. A tak w ogóle ten temat mnie naszedł na ten wykład, bo padało dużo ostatnio i tak sobie pomyślałem, kurde, padało tak dużo, a w sumie tak ostatnio dużo, to ja pamiętam, że padało tak 10 lat temu, a wcześniej tak dużo padało, tak 12 lat temu, nie? Kurde, czy to jest przypadek, nie? Nie wiem, czy to jest przypadek, zobaczmy. Cykl słoneczny ma duży związek ze zjawiskami pogodowymi. Ta publikacja 97 to był pierwszy raz, kiedy tak bardzo dobrze wykazano, a więc to jest wykres, ten po lewej na dole, to jest wykres pokrywy chmurnej na jakichś tam stacjach obserwacyjnych gdzieś tam mierzonej i jeśli się nie mylę, tak, to jest pokrywa chmurna, to jest ta gruba czarna linia, to jest uśrednione po czasie, bo oczywiście to się w cyklu rocznym zmienia, więc to jest uśrednione po roku, tą cieńszą kreską jest co miesiąc, więc widać, że oczywiście cykl roczny jest, bo musi być, ale uśrednione wychodzi tak, a tą długą, rozciągając się cały wykres linii, jest pokazana aktywność słoneczna, już nie wiem, w czym mierzona, ale to nieważne, to jest w jakimś radiu albo w plamach słonecznych. Tu widać, że jest bardzo dobra korelacja, przynajmniej w tym okresie obserwacji. No i oczywiście o korelacji można, no dużo się mówi o korelacjach, ale tutaj korelacja jest dość silna i to nie jest jedna publikacja, bo jakieś tam długoterminowe prognozy, długoterminowe badania, no to potwierdzają dość dobrej rozciągłości, przynajmniej tą, znaczy było kilka badań, które temu zaprzeczały jak zawsze, ale jednak konsensus jest taki, że to działa. I no, dlaczego ten pokrywa chmurna i aktywność słoneczna? No tutaj troszeczkę
jakby sama aktywność słoneczna jako taka nie wpływa na pogodę na Ziemi, ponieważ na większość tych cząstek jest wyłapywana i wtłaczana do naszych biegunów i wywołuje zorze, ale już promienie kosmiczne, czyli bardzo wysokoenergetyczne cząstki, już penetrują naszą atmosferę. I tutaj jest przykład komory pęcherzykowej, a więc tam jest jakiś alkohol i jego opary są na granicy saturacji. I jak mamy, to jest jakiś uran, czyli śpiewiastek promieniotwórczy, czy tam tor, może jak to coś, jak to wydziela cząstkę promieniotwórczą, tam alfa, beta, no to powoduje, że jak to działa jako jądro kondensacji i wzdłuż tej trajektorii kondensuje się mgiełka z tego alkoholu. No tu jest tak oczywiście bardzo spektakularne, bo to są bardzo laboratoryjne warunki, tak, bardzo konkretne warunki fizyczne. W atmosferze to nie jest aż takie spektakularne, ale w sumie jak widać te efekty są na tyle duże, że no właśnie, te efekty, bo nie powiedziałem czemu są efekty, bo generalnie koncepcja jest taka, że ta ilość tych cząstek kosmicznych, które przychodzą do nas spoza Układu Słonecznego, jest modulowana przez aktywność słoneczną. I to jest cały osobny temat badań, jest dużo publikacji. To się nazywa Cosmic Ray Modulation. I generalnie teoria jest taka, że kiedy aktywność słoneczna jest duża, pole magnetyczne w naszej heliosferze jest dużo bardziej skomplikowane, przez to te cząstki kosmiczne, które są protonami, elektronami, tu nie mam napisane o tym promienie kosmicznym, to są w większości protony, to są czasem elektrony, ale to jest generalnie zwykła materia i to jak każda inna materia, ona też podąża za liniami pola magnetycznego, oczywiście z taką dużą energią, tam ten promień jest dużo większy, tego cyrklowania w tym polu, no ale to nie szkodzi, bo no, jakby też jest, układ słoneczny jest duży, więc generalnie teoria jest taka, że ze wzrostem aktywności słonecznej to pole jest, robi się dużo bardziej skomplikowane, bo tu mam pokazane, to pole wokół Słońca robi się dużo bardziej skomplikowane i tym cząstkom jest trudniej dotrzeć do Ziemi, wywołując kondensację i generując pokrywę chmurną, tak? Czyli ze wzrostem aktywności jesteśmy lepiej przed nimi chronieni, a więc jest mniej chmur. No i tutaj tak, po lewej na górze jest ten wykres, przykładowa trajektoria wymodelowana takiej cząstki w Układzie Słonecznym, bo są jednostki astronomiczne przy okazji, to 50, więc tu orbita Ziemi jest tu gdzieś w samym środeczku. Po lewej na dole jest taki, to jest z bardzo starej publikacji, ale to postanowiłem pokazać, bo ja strasznie lubię takie rzeczy. To jest model Parkera, tego pola magnetycznego. I ten model Parkera, on jest bardzo prosto wyprowadzony. Tam jest kilka równań, tam jest trochę matematyki, ale generalnie na podstawie tych paru prostych równań właśnie Parker wyprowadził, że to pole ciągnione przez Słońce powinno mieć taki kształt. No i jak zobaczymy po prawej na nowoczesne symulacje, to w sumie aż tak się nie zmieniło, czyli oczywiście no, symulacje pozwalają rozdzielić dużo drobniejsze, szczegółowe zjawiska, ale generalnie nadal ta spirala Parkera całkiem dobrze się sprawdza i nadal ten model tego spiralnego pola często jest wykorzystywany, bo jest po prostu dostatecznie dobry. No, spirala Parkera jest oczywiście idealistyczna, bo nie uwzględnia tego, że tam są jakieś zaburzenia właśnie na przykład przez wyrzuty materii, czy w ogóle przez to, że to pole ze Słońca nie wychodzi w sposób jednorodny, tak? Tylko no tam, gdzie są plamy, pokazywaliśmy, że jest więcej zamkniętych linii, a większa gęstość, tam, gdzie nie ma plam, są otwarte linie, mniejsza gęstość. Ale model jest spoko, to jest fajny. No to papier jest no, wieku, nie, 70 lat, tak? Nie? No, ileś tam, no, dużo lat, a cały czas ten model jest w porządku. No tu są te promienie kosmiczne, antymateria jest w promieniach kosmicznych, to bardzo mnie zdziwiło, oczywiście strasznie mało, w sensie oczywiście to nie dziwi, no bo te promienie kosmiczne mają dużą energię, więc no nic dziwnego, że tam może być produkowana mała ilość antymaterii w tym procesie, niemniej jednak zawsze interesujące było. Czyli niby te promienie kosmiczne miałyby być
powodem, dla którego ta pokrywa chmurna tak się zmienia. No i tam ta korelacja była piękna. Tutaj jest korelacja natomiast z Niemiec, to jest całkiem dobra publikacja, opadów z aktywnością słoneczną, tu akurat mierzoną przez ilość plam. No i widać, że generalnie ta korelacja jest całkiem niezła, ale gdyby nie to, że trochę obaliło moją teorię, że dużo padało, bo jest niski cykl słoneczny teraz i 10 lat temu i 20 lat temu, bo w sumie tutaj ta korelacja pokazuje, że w sumie trochę w drugą stronę idzie, w sensie, że opady są większe, jeśli jest wysoka aktywność słoneczna. Oczywiście tu widać minusy tego, na przykład tego, że tak jak tutaj między cyklem 23 i 24, czyli no poprzednie minimum, to 2010 na przykład była niska aktywność, było dużo opadów, nie? Więc to jakby oczywiście trzeba, ja nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że ten wykład mówi, że powódź była, bo cykl słoneczny. Niemniej jednak, bo to nie mam podstaw, żeby tak mówić, ale niemniej jednak uznałem to, że za taką ciekawą motywację, żeby się temu przyjrzeć bliżej, temu, czy faktycznie może tak być. No to jak widać, ta publikacja jest całkiem nowa. Ja troszeczkę szukałem publikacji do różnych rzeczy, takich jak, nie wiem, opady, to znalazłem, takich jak pokrywa śnieżna, też jest kilka badań na temat pokrywy śnieżnej, stanu rzek, na przykład z Włoch są badania na temat stanu rzek w zależności od cyklu słonecznego. No trochę tego jest, badań wpływu cyklu słonecznego i to niektóre badania są tak jak te krótkoterminowe, niektóre badania sięgają na tysiące lat, ponieważ jesteśmy w stanie oczywiście odtworzyć aktywność słoneczną na innych podstawach sprzed tysięcy lat. Więc tych badań jest trochę, natomiast no, niestety moja teoria na razie nie da mi publikacji w Nature ani w niczym innym. Jeszcze temperatura, bo to jak opady czy powódź, nie, to czemu w ogóle nie wejść na politykę i nie powiedzieć o globalnym ociepleniu? No tutaj zdecydowanie widać, że jest korelacja temperatury na Ziemi, i no tu jest akurat długości cyklu słonecznego, to jest dość dobra korelacja, ale no tu niestety widać, że od lat 50., 70., tam gdzie ten wpływ człowieka stawał się coraz większy, no niestety widać, że tutaj korelacja się psuje, w sensie, że no tutaj ten wpływ na temperaturę nie można niestety wytłumaczyć aktywnością słoneczną, czy nie ma. No nie wydaje się, żeby można było i to dużo jest innych też przesłanek, że nie można. Tak więc no też ani powodzi, ani globalnego ocieplenia nie możemy wytłumaczyć tą aktywnością słoneczną. No nic, szukamy jakiejś ofiary dalej, to może masowe wymieranie, może wtedy dinozaury ucierpiały za aktywność słoneczną. No i tu jest taki pomysł, nie do końca aktywność słoneczna, ale promienie kosmiczne, no tu jest taki pomysł, że to był papier w Nature, więc znaczy nie najgorszy journal. I tutaj było pokazane, że w skamielinach widzi się taki cykl 62 miliony lat i ten cykl jest zaskakująco blisko okresu orbitalnego naszego Słońca wokół centrum Drogi Mlecznej. No i tu koncepcja była taka, że być może te zmiany w tym środowisku cząstek międzygwiezdnych, czyli tego, że to promieniowanie kosmiczne nagle było, wzrosło czy spadło, mogło wywoływać na Ziemi takie zmiany klimatyczne, które powodowały albo masową wegetację i kwitnienie życia, albo właśnie srogie warunki i wymarcie życia. No tutaj oczywiście te 62 miliony lat to jest bardzo niedaleko 65 milionów lat, czyli wtedy, kiedy tam padły dinozaury, no więc to trochę się nie znam na tym, natomiast uważam, że to jest no, bardzo interesująca ciekawostka, być może to jest zbieżność, no, nie powiem, że nie czytał tą publikację dokładnie, ale no to jest na pewno, może da się na przykład, jeśli nie powódź, jeśli globalne ocieplenie, to może chociaż powiemy sobie, że dinozaury umarły
przez cząstki kosmicznej i jakiś tam przynajmniej się znajdzie, no, jakaś ofiara się znajdzie. Ja w kwestii literatury nie wrzucałem, ale jeśli kogoś interesuje temat Słońca, ja bardzo gorąco polecam Living Reviews. To jest taki journal, który taki czasopismo, które publikuje takie przeglądowe publikacje na temat różnych zagadnień z tematu fizyki słonecznej i sobie tam można, no jeśli ktoś chce się bardzo szczegółowo dowiedzieć na przykład o cyklu słonecznym, o plamach, no praktycznie o każdym takim temacie z dziedziny fizyki Słońca, tak bardzo szczegółowo, to polecam tam zajrzeć. Tam jest, prawie wszystkie tematy są pokryte. I to jest takie podsumowanie tego wykładu, że w sumie Słońce jeszcze poświeci, to nie jest nasz najmniejszy problem, ale mam dużo więcej problemów, może nas czekać i tu na pewno trzeba się przygotować, nie wiem, na przykład kreatywne rozwiązania techniczne jakieś robić, prawda, żeby na te trudne czasy móc się przygotować. No i to w sumie wszystko z mojej strony, więc dziękuję za uwagę.